Teraz tak, jeżeli chodzi o tutaj naszą firmę i tutaj przygodę z Pawłem i TOC, tak powiedziałem, jest to, że powiem, jeszcze początek, ale my zwrócimy się do Pawła wtedy, kiedy tak sam powiedział, jest dobrze, tak? Jest dobrze, jest ok, mamy wyniki, mamy rentowność, mamy zamówienia, mamy klientów, przybywa ich. Stwierdziliśmy, że musimy się skupić na tak zwanej przebudowie działu sprzedaży. No wiadomo, że wszystko, co działa, nie działa, no zawsze jest zganiana sprzedaż. Zresztą u nas sprzedaż akurat działa bardzo dobrze i działa, ale bym powiedział, było gdzieś tam mogliśmy poprawić. Tutaj Paweł bardzo sprawnie to przeprowadził z nami, bo wiecie, każda zmiana, tak bym powiedział, wiąże ze sobą jakieś, bym powiedział, obiekcje. I tutaj była taka, było kilka tych obiekcji oczywiście, zaraz do tego przejdę, ale mówię, najważniejsze to jest chcieć i zacząć, tak? I my akurat skupiliśmy się na takich, bym powiedział, obszarze, który był tak zwanym ograniczeniem u nas. No bo tak, klientów mieliśmy sporo, mamy sporo, ale zrobiliśmy sobie analizę tak naprawdę, jak to u nas wygląda. No i generalnie nasza firma ma siedzibę w Wielkopolsce, no i tutaj można powiedzieć, w tym województwie mamy, można powiedzieć, monopol, tak? Co do reszty kraju, za które jesteśmy odpowiedzialni, te udziały są coraz mniejsze. Tutaj chodzi mi o generalnie dostępność naszego produktu. Wiadomo, ściana wschodnia tutaj głównie, no przez względu na to, że napływ sklejki i produktów ze wschodu, ale jest to do wprawienia oczywiście. Także zrobiliśmy sobie taką analizę dogłębną po klientów na tym terenie za ostatni okres. No i co, trzeba było coś przebudować, tak? Czyli zmieniliśmy strukturę sprzedaży, bo u nas są dwie struktury. Jest struktura krajowa, za którą odpowiadam ja, i struktura eksportowa. Zrobiliśmy coś takiego, że wprowadziliśmy nowy, że tak powiem, podział obowiązków. Jest dyrektor do spraw rozwoju kraju i eksportu, są koordynatorzy oraz key account managerowie. Każdy dostał swój zakres obowiązków, zmieniony zupełnie na nowo. Wdrożenie tego chwilę zajęło oczywiście, no bo też tak mówię, każda zmiana, każdy proces ma to do siebie, że potrzebuje czasu. Nic na szybko, lepiej zrobić to gdzieś dłużej rozłożony. I tak, że tak powiem, to spowodowało to, że gdzieś tam musieliśmy podjąć pewne, że tak powiem, spisane razem z Pawłem zasady działania, tak? No wiadomo, każda zmiana, tak powiedziałem wcześniej, są jakieś przeszkody, jakieś negatywne skutki. No ogólnie zmiana to jest jakieś wyzwanie, tak? Tutaj w początkowej fazie przyjętych tych nowych zasad działania, znaczy można powiedzieć, pojawiły się obawy może nie tyle, że o ludzi, ale o klientów, tak? Ponieważ w tym momencie osoby, które były odpowiedzialne za obsługę kluczowych klientów, teraz odpowiadają za coś innego. Ja uważam, że nawet w najlepszym garku, najlepszej zupy trzeba czasami zamieszać i tutaj taka sytuacja miała miejsce. Ale teraz tak, klienci, powiem szczerze, po niecałym, nie wiem, dwóch tygodniach działają nawet lepiej niż przedtem. Mamy tego dowody, także generalnie dobra zmiana. Ludzie to zaakceptowali, to też dobra, jak powiem, tutaj w tym momencie informacja. I najważniejsze, że osiągnęli wszyscy po kolei swój sukces, czyli osiągnęli swój cel. A nic tak nie buduje zespołu, czy jakieś przekonania do tego, jak działamy, niż takie drobne sukcesy na całej linii. Oczywiście, tak jak mówię, tu przeszkodami była adaptacja, ale tutaj no ja mam to szczęście, że pracuję z jednym, można powiedzieć, z najlepszych zespołów, w jakim życiu gdzieś tam pracowałem, w różnych firmach. I generalnie tutaj zaufali, działają, działamy wspólnie, cele realizujemy. Także ta adaptacja, bym powiedział, była na poziomie akceptowalnym. Teraz tak, jeżeli chodzi o zmiany, no to co wiadomo, nowe wyzwania, tylko teraz tak, każde zmiany, każde wyzwanie, czy każdy projekt, no musimy przekazywać w jasny sposób, tak? Tak bym powiedział, relatywny dla ludzi, jasny, sprecyzowany, opięty w ramy czasowe i druga bardzo ważna rzecz, żeby ludzie też to zrozumieli, tak? Żeby potwierdzili, że wiedzieli, co robią. Tak mówię, tutaj ta zmiana nas trwała tak naprawdę około 30 dni, tak mówię, lepiej, tak powiedziałem, lepiej to zrobić wolniej niż niedokładnie, ale efektem tego że jest wynik, że zwiększyliśmy liczbę klientów o 25% w ciągu 3 miesięcy. No to tutaj akurat jest sukces, uważam, dla nas, tym bardziej będą to nasze cele. Teraz tak, jeżeli chodzi o wdrożenie rozwiązania w praktyce, no to podzieliliśmy to na wyniki, przeszkody i status. Jeżeli chodzi o wyniki, to udało się poszerzyć bazę odbiorców o 25% w ciągu 3 miesięcy, bo to sobie z Pawłem ustaliliśmy taki target na 6 miesięcy, gdzie potencjalni odbiorcy aktywni,
ale tu mówię kluczowi, to jest klient, który zamawia powyżej pewnej kwoty, zostanie pozyskany i zostanie w portfelu. Jeżeli chodzi o przeszkody, tutaj tak naprawdę ograniczenie możliwości sprzedaży była technologia, tak? Stąd też ta nowa inwestycja nasza, bo problemem był głównie format danego produktu, tak? Miałem format taki specyficzny, bo to jest 2-130, format w rynku, który jest takim najlepszym takim produktem pod kątem przemysłu, do którego chcemy trafić, jest format 2,5. Właśnie w tym kierunku robimy inwestycje. Także to było takie ograniczenie, ale znaleźliśmy sposób taki, że kupujemy ten towar z rynku, no i po prostu jako towar handlowy wprowadzamy do klientów, pozyskując też klientów pod kątem nowej inwestycji i przyszłych tak naprawdę już informacji na temat zamówień naszego produktu. Status na tą chwilę wygląda tak, że założone na pół roku cele zostały zrealizowane przez zespół, przez całość zespołu na poziomie 70%. Upływ czasu to jest 50%, czyli idziemy normę. Jestem spokojny, że to zrealizujemy.